Czy mógłby nam Pan powiedzieć, jak wygląda Pana praca jako ambasadora RP w Wielkiej Brytanii i jak wpłynęła na nią obecna pandemia? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest oczywiście niezwykle miło móc z Państwem się spotkać poprzez łącza internetowe. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać także na żywo, czy w Londynie, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Polsce gdzieś. Warto będzie kontynuować tą naszą rozmowę z całą pewnością. No a pytanie jest oczywiście ciekawe, dlatego że pandemia właściwie zmieniła życie nam wszystkim. I z jednej strony można było powiedzieć, czy chciałby się powiedzieć, że zmieniły się metody, a priorytety, czy główne cele dyplomatyczne pozostały te same i w pewnej mierze to jest prawda, ale z drugiej strony pandemia także stała się jednym z celów, to znaczy zarówno ochrona naszych obywateli, jak i działanie związane z problemami, które wywołuje pandemia, są także ważną częścią pracy dyplomatów, pracy naszych placówek. Dość przypomnieć tylko most lotniczy. Ten londyński był oczywisty, czy Wielka Brytania była właściwie na czele tych wszystkich powrotów wtedy, gdy mieliśmy pierwszy lockdown, już nie pamiętamy, na początku tego roku. Ale też było wiele działań takich niestandardowych, no jak na przykład pierwszy w ogóle w historii lot polskiego samolotu z Jersey, który zabierał naszych obywateli. Także z jednej strony można powiedzieć, że cele i pozostają te same, czyli działania na rzecz relacji polsko-brytyjskich w bardzo różnych obszarach, ale z drugiej strony pandemia także stała się jednym z celów i bynajmniej w związku z tym i metody, ale także cele uległy pewnej zmianie. Rozumiem, dziękuję bardzo. Pana praca jako ambasadora opiera się również na spotkaniach z osobami państwa przyjmującego i przedstawicielami państw trzecich. Spotkania też w dużej mierze też wpływają na stosunki pomiędzy tymi państwami. I jak w Pana przypadku ta komunikacja obecnie wygląda? Czy silnie odczuwa Pan te różnice w komunikacji? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że rzeczywiście jak ktoś przyjeżdżał do Londynu, zostawał ambasadorem w czasach właśnie COVID-u na wiosnę, czy w lecie, czy w tej chwili, to w ramach korpusu z moimi znajomymi dyplomatami, ambasadorami, no trochę współczujemy tej osobie, bo ona jest pozbawiona bardzo wielu bezpośrednich kontaktów. Tak naprawdę takie normalne życie dyplomatyczne w sensie spotkań wielostronnych właściwie zanikło, ale za to są rozwinięte spotkania internetowe, za to są spotkania indywidualne, w zależności oczywiście od etapu. Wtedy, gdy na wiosnę, właściwie to już w czerwcu, pojawiła się możliwość spotkań w Wielkiej Brytanii do 30 osób, to mieliśmy kilka takich spotkań. Nawet udało nam się w ambasadzie zorganizować wręczenie odznaczenia znanemu brytyjskiemu historykowi Rogerowi Moorhouse'owi. Ale tam właśnie przestrzegaliśmy zasadę 30 osób, a wcześniej, na początku września, było maksymalna liczba, to było 6 osób, więc musieliśmy wszystkie nasze wydarzenia zmieścić w ramach tych 6 osób. Więc z całą pewnością intensywność takich indywidualnych spotkań spadła, ale za to poszczególne ambasady czy poszczególni przedstawiciele brytyjskiego MSZ-u no mają różne pomysły, jak zwrócić na siebie uwagę, jak działać w dobie pandemii. Dość powiedzieć, że ja właściwie rozmawiam z Państwem tuż po mojej rozmowie z kandydatem na burmistrza Londynu z ramienia Partii Konserwatywnej. To jest oczywiście spotkanie przez internet. Ono nie jest, ma wiele słabych stron, ale jak najbardziej się odbywa. I można by powiedzieć, że część z tych spotkań właśnie za pomocą internetu czasem jest nawet skuteczniejsza, bo łatwiej jest wtedy o uczestnictwo, a nie trzeba ludzi gromadzić w jednej sali,
tylko mogą się włączyć z bardzo różnych stron i Wielkiej Brytanii, i świata. Więc tak naprawdę to jest trochę czas dla kreatywnego działania, bo mamy ograniczenia, ale te ograniczenia powodują, że szukamy różnych pomysłów, żeby te ograniczenia nie krępowały nas, tylko żebyśmy mogli te cele, które sobie stawiamy, osiągać. Rozumiem, dziękuję bardzo. Jednym z głównych zadań placówki dyplomatycznej jest pomoc i ochrona obywateli swojego państwa. I jak w tym zakresie w dobie pandemii zorganizowana jest polska placówka dyplomatyczna w Wielkiej Brytanii? I czy mógłby się też Pan tutaj odnieść też do tego, czy został wprowadzony na przykład system zmianowy? No to jest już bardzo konkretne pytanie. Rzeczywiście można by powiedzieć szerzej, że rola dyplomacji i placówek dyplomatycznych zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem stosunków międzynarodowych, ze zmianami, które obserwujemy w świecie, ale także w nowych technologiach. I dyplomacja także sięga po najnowsze technologie i nimi się posługuje. No a pandemia w sposób naturalny dodatkowo jeszcze wymusza zupełnie nowe działania. Nikt z nas, jak sądzę, nie pamięta ostatniej pandemii, jaka dotknęła Europę, w tym Polskę. W związku z tym wiele działań ma taki charakter trochę nowatorski. Z całą pewnością jedną z ważniejszych ról, jakie mam placówki dyplomatyczne, to jest dbałość o naszych obywateli, o polskich obywateli. I to jest taka typowa pomoc konsularna. My mamy najbardziej rozwiniętą sieć konsulatów Wielkiej Brytanii, właściwie spośród wszystkich krajów. Mamy 4 konsulaty, łącznie z Wydziałem Konsularnym w Londynie. Mamy także konsulów honorowych. I ciągle mamy takie poczucie, że ta ich działalność jest niezwykle ważna, także jest niezwykle ważna w czasie pandemii. Stąd ogromnym wysiłkiem udaje się także w tym czasie pandemii zwiększyć tą ilość i konsulów, i pomocy konsularnej. Dość powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni, że właściwie w tym momencie każdy, kto chce wyrobić sobie paszport, może to zrobić bez większych problemów. Co jest wyzwaniem w sytuacji, gdy my, czyli wszystkie 4 konsulaty, pośredniczą w wykonaniu, w wyrobieniu około 100 tysięcy paszportów. Więc to jest ogromna liczba, a oprócz tego mamy pomoc konsularną konkretnym osobom, które są w trudnej sytuacji, w różnych sytuacjach życiowych, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne. Udało się otworzyć tymczasowy, ale na razie stały dyżur w Birmingham, także jest w sumie 6 miejsc, gdzie taka pomoc konsularna jest realizowana, nie licząc naszych konsulów honorowych, którzy także bardzo chętnie pomagają naszym obywatelom. Także to jest ważne, a jeszcze działamy oczywiście doraźnie wtedy, gdy wymaga tego sytuacja. Rozumiem. Czy mógłby nam Pan jeszcze, odchodząc już teraz od jakby pracy, placówek dyplomatycznych stricte organizacyjnej, powiedzieć, w jaki sposób Brexit i wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynęło na funkcjonowanie placówki, czy w ogóle wpłynęło i w zakresie działań dotyczących polskich obywateli przebywających obecnie na terytorium Wielkiej Brytanii? Brexit jest jeden z głównych tematów, którymi się zajmujemy. Brexit oznacza wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i oznacza to z jednej strony sytuację, z którą mieliśmy do czynienia po referendum w 2016 roku, z czym łączy się wiele problemów, zarówno natury politycznej, jak i ekonomicznej, jak i właściwie w każdej innej dziedzinie. Zaraz po 2016 roku mieliśmy niestety zaraz po referendum wzrost nastrojów antyimigranckich. Mieliśmy wzrost o 40% w ciągu jednego roku, wzrost tak zwanych przestępstw z nienawiści. No, ponieważ Polacy są najliczniejszą grupą, to niestety w największym stopniu to dotyczyło naszych obywateli. Więc to jest jedna konsekwencja referendum brexitowego, bardzo nieprzyjemna, ale trzeba przyznać, że
Tutaj bardzo wiele instytucji brytyjskich, łącznie z rządem, łącznie z samorządami, włożyło wiele pracy, żeby zwalczać właśnie wszelkie uprzedzenia, stereotypy wśród brytyjskich obywateli i na szczęście w tej chwili ta sytuacja jest dużo, dużo lepsza. Ale Brexit to także wewnętrzne problemy w polityce brytyjskiej. Co więcej, Brexit spowodował istotne zmiany w systemie parlamentarnym, w systemie politycznym Wielkiej Brytanii. Więc dla wszystkich osób, które interesują się tym niezwykle fascynującym ustrojem brytyjskim, no sytuacja była niezwykle dynamiczna i szczególnie wtedy, gdy mieliśmy po 2017 roku brak większości parlamentarnej, i właściwie przy każdym głosowaniu, czy niemal każdym głosowaniu, trudno było przewidzieć jego wynik. Mocniej docenialiśmy stabilność parlamentarną, albo inaczej, przypominaliśmy sobie, jak wyglądała polska polityka w latach 90., kiedy właśnie tej stabilności w parlamencie nie było. Ja nawet postawiłem kiedyś taką hipotezę, że w przyszłości, gdy będą książki pisane o Wielkiej Brytanii, to i o systemie partyjnym czy politycznym, to tutaj ta cezura 2016 roku będzie niezwykle, niezwykle ważna. Więc już z samego tego powodu oczywiście Brexit jest dla nas istotny. No ale druga bardzo ważna rzecz to są negocjacje. Jesteśmy ważnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym także w procesie negocjacji Polska odgrywa istotną rolę. Także dlatego, że mamy największą liczbę obywateli, że spośród 3 milionów czy 3,5 miliona obywateli Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii, około 1/3 to byli Polacy. To w tej chwili, moim zdaniem na szczęście, ta liczba ulega zmianie. Liczymy, że około 200 tysięcy Polaków w ostatnich 3 latach powróciło do Polski. Więc ten proces jest bardzo wyraźny i to jest ogromny nasz wspólny sukces, bo każdy z Państwa, kto pamięta jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, nawet 7 lat temu, jak rozmawiałem z moimi przyjaciółmi w Wielkiej Brytanii i jak ktoś powiedział, no może byś wrócił do Polski, to najczęściej to się kończyło pukaniem się w czoło i śmiechem, a w tej chwili jak się rozmawia z kimkolwiek, to jest najczęściej rozmowa taka, no ja nie, ale moi przyjaciele już wrócili, albo myślą o tym, albo myślimy o tym, że jak za 2 lata nasze dzieci będą w wyższej szkole, to planujemy, albo zastanawiamy się, albo rozważamy. Więc ten trend to jest coś, co powinno być powodem do naszej wspólnej dumy. I cieszymy się tak, bo oczywiście Polska, podobnie jak Wielka Brytania, nie jest idealnym krajem, ale z całą pewnością sytuacja, szczególnie z perspektywy brytyjskiej, poprawia się na tyle, żeby poważnie rozważać, gdzie chcemy mieszkać, pracować, gdzie chcemy wychowywać nasze dzieci. Także kwestia negocjacji i status obywateli, jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się wynegocjować to, co chcieliśmy, czyli po pierwsze właśnie zagwarantowanie wszystkich praw dotychczasowych obywatelom polskim, obywatelom Unii Europejskiej, którzy zamierzają zostać w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy rozwiązali to w ten sposób, że trzeba uzyskać status osoby osiedlonej i monitorujemy całą tą sytuację i wszystkie słabe punkty, czy czasem nieprawidłowości sygnalizujemy Brytyjczykom i trzeba przyznać, że tutaj współpraca dotychczas jest niezła. 800 tysięcy Polaków dotychczas o status takiej osoby osiedlonej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście było udział Wielkiej Brytanii w budżecie unijnym. Tutaj też się udało osiągnąć to, co chcieliśmy, a jest, ponieważ te pieniądze, które Brytyjczycy wpłacają do wspólnego budżetu, z nich korzysta także Polska, więc to jest drugi ważny element. No i trzeci element, który jest ciągle jeszcze w drodze, to są negocjacje dotyczące przyszłej współpracy, przyszłej umowy handlowej między Unią Europejską i Wielką Brytanią. I niestety tu jeszcze ciągle dużo pracy przed nami, pomimo że termin 1 stycznia 2021 jest już bardzo bliski. Wciąż negocjacje się nie zakończyły i nie wiadomo, czy zakończą się sukcesem, ale mocno trzymamy kciuki.
i bardzo chcemy, żeby była ważnym partnerem handlowym i Polski, i Unii Europejskiej. I nie tylko handlowym, ale także w każdej innej dziedzinie. No ale do tego właśnie potrzebne jest to, żeby owe negocjacje zakończyły się wspólnym sukcesem. Mhm. Czy mógłby się z nami Pan podzielić, jak widzi to Pan, jaką rolę obecnie odgrywa Polska w walce z pandemią z perspektywy Wysp Brytyjskich w Europie? To jest ciekawe pytanie, dlatego że właściwie wszystkie kraje walczą z pandemią i wszystkie kraje mają z tym wielki problem. Tu może jest tak, że Wielka Brytania miała podobne problemy do naszych już w marcu, kwietniu, gdzie ta liczba osób, które chorowały, no właśnie sięgała 20 paru tysięcy. Więc tutaj można powiedzieć, że tak naprawdę każdy się koncentruje na swoim kraju przede wszystkim i mniej poświęca czasu na porównania. One oczywiście są dostępne w gazetach, ale najważniejsze jest, jakby tutaj Wielka Brytania się koncentruje na tym, żeby była wystarczająca liczba łóżek, czy też na tym, żeby no, jak najszybciej były dostępne szczepionki. Tutaj Brytyjczycy są dumni, że jedna z tych szczepionek została opracowana, już właśnie została opracowana w Oksfordzie. Uniwersytecie Oksfordzkim, więc to jest tak jakby najważniejsze. Oczywiście kontakty międzynarodowe, czyli kwestia ewentualnych kwarantanny dla osób przyjeżdżających z jednego czy drugiego kraju. No w sytuacji lockdownu to wszystko jest bardzo mocno utrudnione i oba nasze państwa starają się współpracować, informując się wcześniej o poszczególnych decyzjach. To czasem nie jest łatwe, ale jest niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. No, dotyczy także konkretnych ludzi, konkretnych obywateli, więc ogólnie to jest nasz wspólny problem, ale jednocześnie problemów, który głównie jest rozwiązywany na poziomie poszczególnych krajów. Bo Wielka Brytania ma o tyle skomplikowany może ustrój, pamiętajmy, że to jest Zjednoczone Królestwo, że to jest Unia łącząca różne podmioty i na przykład niektóre przepisy dotyczące obostrzeń różnią się w Szkocji, w Walii, w Anglii czy w Irlandii Północnej, więc na przykład podróżując czy załatwiając jakieś sprawy, warto brać to pod uwagę, że tutaj są pewne różnice. Rozumiem, dziękuję bardzo. Czy ma Pan jakieś swoje spostrzeżenia lub prognozy na najbliższe lata dla Polski i jej roli na arenie międzynarodowej w kontekście pandemii i po jej zakończeniu? To jest pytanie o przyszłość, a to jak wiadomo, właściwie prawie wszyscy politologowie, a jestem akademikiem, jestem politologiem, słyną z tego, że najczęściej się mylą w swoich przewidywaniach. Ale ja może odpowiadając, zacytuję panią ambasador Annę Clunes, która od niedawna jest ambasadorem Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego Królestwa, mówiąc precyzyjnie w Rzeczpospolitej. I ona bardzo ładnie powiedziała teraz z okazji święta 11 listopada coś, co z brytyjskiej perspektywy jest oczywiste, a wydaje mi się, że nie wszyscy Polacy sobie to uświadamiają, a mianowicie ona powiedziała tak: Polska jest obecnie silnym międzynarodowym graczem w sercu Europy, regionalnym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa, handlu i technologii oraz ważnym partnerem dla Wielkiej Brytanii. Dlaczego to jest ważne? Bo tak naprawdę z brytyjskiej perspektywy to jest oczywiste, że Polska jest silnym międzynarodowym graczem w Europie Środkowej, że to nie jest przypadek, że Polsce udaje się inicjować bardzo wiele wspólnych formatów, że Polska odniosła ogromny sukces gospodarczy, że 28 czy 29 lat już właściwie nasza gospodarka rozwija się bez przerwy i tak to jest tutaj postrzegane, że to jest bardzo ważny partner handlowy. W tej chwili mamy około 20 miliardów
euro obrotów handlowych między Polską a Wielką Brytanią. Grupa Wyszehradzka jest, jak wiemy, największym partnerem handlowym Niemiec, które mają jedną z największych gospodarek na świecie. I więc większym niż Chiny czy Stany Zjednoczone. Więc ja mam nadzieję, że w wyniku pandemii tak naprawdę te procesy ulegną wzmocnieniu. To znaczy, że Polska no nadal będzie się tak ładnie rozwijała i nadal będzie odgrywała znaczącą rolę nie tylko w Europie Środkowej, ale i w całej Europie, bo tego potrzebujemy my, tego potrzebuje Europa Środkowa, tego potrzebuje Unia Europejska, tego potrzebuje NATO i to jest dla nas wszystkich niezwykle, niezwykle ważne. Ale czy tak będzie, to zobaczymy, to zależy od tak wielu różnych czynników. Ale żeby być dyplomatą, to trzeba spełniać jeden podstawowy warunek, znaczy trzeba głęboko, mocno wierzyć w Polskę. I jeżeli tak będzie i robić wszystko, żeby te nasze cele były realizowane i wtedy myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co zobaczymy za 5 czy za 10 lat. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do pytań, które tutaj już mamy od naszych słuchaczy. I pierwsze jest pytanie pana Michała Słońskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznaje obecnie dodatkowe środki na otwieranie kolejnych, nawet tymczasowo, placówek w Wielkiej Brytanii? To jest tak, że Polska otworzyła swój, niedawno tak naprawdę, otworzyliśmy 3 lata temu konsulat w Belfaście, konsulat generalny i jesteśmy właściwie jedynym państwem Unii Europejskiej, który w Belfaście ma swój konsulat. To jest bardzo ważne, bo po pierwsze nasza mniejszość jest znacząca w każdej części Wielkiej Brytanii, także w Irlandii Północnej, w każdej części Zjednoczonego Królestwa, także w Irlandii Północnej. Ale także dlatego, że no właśnie z powodów negocjacji Brexitu to jest jeden z ważniejszych punktów w tych wszystkich dyskusjach. Mamy aż 4 konsulaty w związku z tym. To jest i tak rekordowa liczba, ale pomimo to także nasze konsulaty organizują liczne dyżury konsularne w różnych miastach. Najczęstsze te dyżury były w Birmingham, bo to jest drugie co do wielkości miasto w Wielkiej Brytanii, także druga co do wielkości polska społeczność. A w tej chwili właśnie w czasie pandemii, w czasie sytuacji, gdy mamy Brexit, ten dyżur ma charakter stały, czyli właściwie nasi konsulowie przez 5 dni w tygodniu przyjmują paszporty. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zapewne to na pewno MSZ będzie rozważał powołanie kolejnego konsulatu czy agencji konsularnej. Wydaje się jak na razie, a cały czas monitorujemy sytuację, że wreszcie jest tak, że każdy może bez większych przeszkód zapisać się na wizytę paszportową i może uzyskać pomoc. Liczymy też na to, że ten trend powrotów się utrzyma bardzo, bardzo. Na to liczymy, zachęcamy zarówno do tego, żeby odwiedzać Wielką Brytanię, żeby pracować w Wielkiej Brytanii, ale także, żeby wracać i te nasze umiejętności, doświadczenia wykorzystywać w kraju. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, czy jeszcze tutaj mamy jakieś pytania ze strony uczestników spotkania? I ja jeszcze chciałbym zadać pytanie. Bardzo proszę. Krzysztof Skwara, Forum Młodych Dyplomatów. Panie ambasadorze, czy był pan bardzo zaskoczony Brexitem, czy też może obserwując sytuację w Wielkiej Brytanii, przez lata postrzega pan Brexit jako naturalny skutek polityki populistycznej partii UKIP? Dziękuję. Bardzo dobre i ciekawe pytanie. Wtedy, gdy sondaże wskazują na wyrównane szanse, to wtedy trudno powiedzieć, że się jest zaskoczony. Można powiedzieć, że jednak tak, że trochę byłem zaskoczony,
Natomiast no, w demokracji tak jest, że czasem te niewielkie procenty decydują. I można by powiedzieć, że Wielka Brytania jest takim krajem, w którym eurosceptycyzm nie był czymś nieobecnym. Raczej każdy, kto odwiedzał Wielką Brytanię wcześniej i rozmawiał z ludźmi, to widział, że nastawienie Brytyjczyków do Unii Europejskiej jest zdystansowane. To ma też mocne historyczne konotacje. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale ja pamiętam w latach 90. takie zdziwienie, kiedy wielokrotnie widziałem, że Brytyjczycy nie myślą o sobie jako o Europejczykach. Europa to jest kontynent i to jest w takim języku, w gazetach, więc można by powiedzieć, że ten pewien dystans ma bardzo, bardzo stary, znaczy jest starej daty. Mieliśmy partię UKIP, która teraz nie odgrywa już jakiejś znaczącej roli, ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także trochę byłem zaskoczony, no ale nie na tyle, na ile byłbym zaskoczony, gdyby sondaże wcześniej były bardzo, bardzo mocno zaskoczone, bo zresztą właściwie wszyscy byli chyba zaskoczeni, bo wieczorem sondaże jeszcze pokazywały zwycięstwo osób, które były za pozostaniem w Unii, a rano się okazało, że wyniki są jednak inne, więc tak, to tak. Także pewne zaskoczenie było. No i sam proces brexitowy, gdzie w samej partii konserwatywnej mieliśmy różne grupy, które odmiennie cały proces postrzegały. Nie było zgody także w Labour Party, gdzie mamy zarówno skrzydło, które było prounijne i chciało pozostanie, ale całkiem mocne jest także, było także, czy jest nadal skrzydło, które było jednak za wyjściem z Unii. I tak, dlatego być może to było tak bardzo skomplikowane i z zewnątrz robiło wrażenie nawet pewnego chaosu, bo te podziały szły wewnątrz poszczególnych partii politycznych, no może z wyjątkiem właśnie UKIP-u, który z jednej strony był bardzo mocno zdeterminowany za wyjściem, a z drugiej strony liberalnych demokratów, którzy z kolei byli właściwie jedną taką siłą mocno prounijną. No i plus SNP, czyli Szkocka Narodowa Partia, która także bardzo mocno opowiadała się, Szkoci się generalnie opowiadali za pozostaniem w Unii. Także dziękuję za to pytanie, ale to jest tak, to jest niezwykle ciekawe, że każdy kraj ma swoją specyfikę, także Wielka Brytania oczywiście. Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy. Nicole Kowalewska z Instytutu Dyskursu i Dialogu. Jak wygląda kwestia podwójnego obywatelstwa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii dla Polaków i generalnie Europejczyków po Brexicie? Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest krajem, który przymyka oko na podwójne obywatelstwo. Nie ma w tym większego problemu. I podobnie będzie po Brexicie. Co więcej, nawet można powiedzieć, że właśnie Brexit spowodował, że wielu Brytyjczyków wyrabia sobie dodatkowo paszporty, najczęściej irlandzkie, ale także polskie konsulaty mają zwiększoną liczbę zapytań i osób, które chciałyby wyrobić sobie polski paszport i mieć właśnie dwa, czyli i brytyjski, i polski, czyli Unii Europejskiej. Także tutaj z tym nie ma problemu. To tylko zależy od ewentualnej możliwości tego, czy dany paszport komuś się należy, czy też nie. Rozumiem. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Dzień dobry, panie ambasadorze. Nina Ławki-Panidze, Forum Młodych Dyplomatów. Ja mam takie pytanie. Czy pan uważa, że obecna sytuacja epidemiologiczna może spowodować przeniesienie punktu ciężkości z dyplomacji publicznej na dyplomację cyfrową? Bardzo dobre pytanie. No oczywiście to się już dzieje. To znaczy ta dyplomacja cyfrowa czy stosowanie właśnie różnych instrumentów, czy social media, czy właśnie
tego sposobu rozmowy, jak teraz wykonujemy, to już się działo wcześniej, a uległo radykalnemu przyspieszeniu. Także i prawdopodobnie część z tych rzeczy pozostanie. To znaczy widzimy wygodę związaną z tym, że na przykład część osób zdalnie pracuje. Widzimy wygodę w tym, że nie wszystkie spotkania muszą by się odbywać w jednym pomieszczeniu. Widzimy także wady tego typu działań i widzimy, że na przykład dyplomacja cyfrowa, social media, no też muszą być stosowane w sposób taki umiejętny, bo bardzo łatwo jest zmęczyć widzów, prawda? Jeżeli wszyscy używają webinarów w podobny sposób i tak dalej, no to z całą pewnością z czasem to przestanie być czymś atrakcyjnym. Ale jestem przekonany, że właśnie że dyplomacja cyfrowa to jest, tym bardziej, że rola placówek dyplomatycznych się zmienia i oprócz tych klasycznych zadań, no właśnie coraz ważniejszą rolę odgrywają te zadania bardziej miękkie, te, które oznaczają promocję danego kraju czy danej współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami ludzi czy poszczególnymi dziedzinami. Także jak najbardziej to się dzieje. Mamy też pytanie z naszej transmisji na żywo. Czy pan ambasador zna dane na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o liczbę Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy złożyli wnioski o settled status? I co się stanie z Polakami, którzy do 30 czerwca 2021 roku nie złożą wniosku o settled status i pozostaną na terenie Wielkiej Brytanii? Czy polska dyplomacja ma jakiś plan, jak im pomóc, na przykład jakieś konsultacje prawne? Bardzo dziękuję, to jest bardzo ważny temat. Przykładam do niego ogromną wagę, to znaczy przyszłość naszych obywateli w Wielkiej Brytanii, bo niestety zmienia się dużo i sytuacja, którą mieliśmy dotychczas, czyli po 2004 roku, czyli gdy nasi obywatele jako obywatele Unii Europejskiej mogli mieszkać, pracować, być leczeni, podobnie jak obywatele brytyjscy, no niestety odchodzi do przeszłości. Wszyscy nad tym bardzo mocno bolejemy. Natomiast bardzo mocno staramy się zachęcać naszych obywateli, co więcej, prosić naszych obywateli, żeby zapytali się u sąsiadów, znajomych o to, czy już... To jest kluczowe właściwie. Każda osoba, która będzie miała ten status osoby osiedlonej, no, ma mieć zagwarantowane wszystkie te same prawa, które miała dotychczas. Polska zresztą jako jeden z czterech krajów na razie podpisała także specjalną umowę z Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o możliwość uczestnictwa w wyborach lokalnych, samorządowych. Także po Brexicie także Polacy będą mogli i głosować, i być wybierani we wszystkich regionalnych wyborach lokalnych. I podobnie brytyjscy obywatele mieszkający w Polsce będą mogli w wyborach samorządowych. To jest bardzo ważne, bo też bardzo mocno namawiamy Polaków do obywatelskiego zaangażowania i w Polsce, i także w Wielkiej Brytanii. To jest niezwykle ważne. Więc bardzo głęboko nam leży na sercu to, żeby jak najwięcej Polaków, żeby wszyscy właściwie się ubiegali o ten status do, tak jak pani powiedziała, do końca czerwca 2021 roku jest czas. Dlatego właśnie takim wielkim wysiłkiem staramy się, żeby każdy miał możliwość umówienia się na wizytę paszportową, bo ów status łatwiej się uzyskuje posiadając paszport, bo można to zrobić sprawnie i szybko za pomocą internetu. Natomiast liczba. Tu akurat jesteśmy zorientowani. Wam mogę powiedzieć tą informację, że ponad 800 tysięcy Polaków wystąpiło już o status osoby osiedlonej. Większa liczba, no ale tak jak już mówiliśmy, Polaków jest najwięcej. No i cały czas martwimy się o tych, którzy jeszcze nie złożyli, czyli
tak jak już powiedziałem, promujemy, prosimy wszystkich, żeby zwracać uwagę. Wiele osób, no, część osób wykluczonych cyfrowo oczywiście ma tutaj problemy. Współpracujemy z samorządami czy z władzami brytyjskimi, które pomagają, z organizacjami polonijnymi, które są tutaj ważne. Natomiast no ciągle mam poczucie, że mogą zostać osoby czone cyfrowo, czy osoby, które po prostu nie dają sobie sprawy, bo od kilkudziesięciu lat mieszkały w Wielkiej Brytanii i nigdy nie potrzebowały paszportu czy dowodu tożsamości, które w Wielkiej Brytanii jest nieobowiązkowe, wiadomo. W związku z tym, tak, liczymy na to, że jednak do końca czerwca każdy się zarejestruje. No a niestety te osoby, które przyjadą po 1 stycznia 2021, no będą podlegały już innym zasadom. Zarówno jedynie wizyta turystyczna będzie podobna do tej obecnej. Rozumiem. Kolejne pytanie tutaj z transmisji. Czy mógłby pan ambasador opowiedzieć, na czym polega rola dyplomaty w kwestiach cywilno-wojskowych? Cywilno-wojskowych? Czy chodzi o współpracę militarną? Myślę, że możemy założyć, że tak. Nie wiem, czy możemy tutaj dopytać jeszcze. No to ja zacznę mówić, a może ten ktoś sprecyzuje. Bo rzeczywiście jest tak, że z naszego punktu widzenia Wielka Brytania jest jednym z istotniejszych krajów, to znaczy nasi premierzy w 2016 roku, czy panie premier, obie panie premier wówczas, jako partnerstwo strategiczne i ono dotyczy nie tylko właśnie tych kwestii ekonomicznych czy politycznych, ale także kwestii związanych z bezpieczeństwem i ze współpracą wojskową. Trzeba powiedzieć, że tutaj nasze kraje podobnie dostrzegają i definiują niebezpieczeństwa, zagrożenia. Tutaj bardzo mocno współpracujemy. I tego wyrazem jest podpisana w 2017 roku umowa obronna pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Wielka Brytania w Europie ma taką umowę podpisaną tylko z Francją. Właśnie niecałe dwa tygodnie temu bardzo mocno świętowano dziesięciolecie podpisania owej umowy francusko-brytyjskiej o współpracy militarnej, współpracy wojskowej. Więc my za 7 lat będziemy świętowali dziesięciolecie tej umowy. Także jak najbardziej to jest bardzo ważna dziedzina. I co jest ważne, co zbliża nasze dwa kraje, to, że oba te kraje bardzo poważnie traktują kwestie militarne, bardzo poważnie traktują kwestie obronne. Oba te kraje wydają ponad 2% PKB na kwestie obronne. To jest, innymi słowy, są państwami wyróżniającymi się w NATO, które są bardzo aktywne w NATO. Jak Państwo wiecie, wschodnia flanka i obecność wojsk NATO na terenie krajów bukaresztańskiej dziewiątki, to też jest format, który między innymi z polskiej inicjatywy powstał. To jest rzecz, która nas zbliża i to nie jest przypadek, że także Brytyjczycy odgrywają ważną rolę w krajach bałtyckich. To my mocno wspieramy także niepodległość tych państw. No i 150 brytyjskich żołnierzy jest także obecnych w Rzeczpospolitej. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj mieliśmy zgłoszenie jeszcze Pawła Cichockiego do zadania pytania. Dziękuję. Dzień dobry, panie ambasadorze, dzień dobry państwu. Mam takie pytanie w oderwaniu od pandemii natury zgoła bardziej ogólnej. Już pomijając kwestię pracy zdalnej, jak pan ambasador sądzi, jak się zmieniała specyfika pracy w służbach zagranicznych w perspektywie historycznej, w perspektywie dekad? Jakie przymioty osobiste i cechy charakteru były cenione w korpusie dyplomatycznym dawniej, obecnie? I co jest cenione wśród młodych kadetów? Znakomite pytanie, ale bardzo trudne oczywiście, bo wymagałbym zapewne dłuższego namysłu i dłuższego wykładu.
Ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że polska dyplomacja bardzo potrzebuje państwa, znaczy bardzo potrzebuje osób, które wierzą w Polskę i które chcą służyć Polsce właśnie w ramach polityki zagranicznej. Tak naprawdę każdy z państwa jest ambasadorem Polski, każdy z państwa ma swoich zagranicznych kolegów, koleżanki i rozmawiając z nim, myślimy tak, że obywatel Polski jest niezwykle ważny. Tak? Znaczy, wbrew pozorom, to nasze obywatelskie zaangażowanie to jest nasza największa przewaga, największa broń. Te wszystkie nasze obywatelskie tradycje, to one są tutaj naszym ogromnym sprzymierzeńcem. I można by powiedzieć, że to chyba polską dyplomację zawsze charakteryzowało. Znaczy, z jednej strony my wszyscy mamy taki trochę, tak myślę, że mamy pewną takie znużenie, ojejku, polska dyplomacja, polska polityka zagraniczna nie jest aż tak bardzo spójna jak w niektórych krajach autorytarnych. I jak popatrzymy do historii, to też absolutyzmy były dużo bardziej spójne, a Rzeczpospolita nie była państwem absolutnym. Była Rzeczpospolitą właśnie, rzeczą wspólną wszystkich. I między innymi taka jest moja teza, bo ja bardzo głęboko wierzę w wolność obywateli. Właśnie dzięki tej wolnościowej aktywności obywateli odnosiliśmy sukcesy. I z jednej strony nie będziemy aż tak bardzo spójni jak państwa autorytarne, gdzie wiadomo, że dyplomacja jest bardzo mocno sterowana i właściwie nikt nie powie nic innym przywódcy, o tyle właśnie nasz jest siła naszych obywateli. Halo, panie ambasadorze. Przepraszamy najmocniej tutaj za te utrudnienia techniczne. Przepraszam, przerwało mnie na chwilę. Chyba ogół wypowiedzi do mnie dotarł, ale już jestem z powrotem, także tak, bardzo, bardzo dziękuję. Tak, niestety mamy problemy techniczne, także musimy chwileczkę poczekać. Niestety przez problemy techniczne ambasador zniknął z naszej rozmowy, ale jak tylko dołączy, to będziemy kontynuować.
Chciałam tylko powiedzieć, że ambasador próbuje do nas wrócić, ale jeszcze mam małe problemy, także mamy nadzieję, że za chwilę już dołączy. Halo? Tak, witamy z powrotem. Rozumiem, że mnie widać. Słychać. Słychać, ale jeszcze nie widać. Nie widać, tak. Ojejku. Czemu on... Już będzie widać. Tak. Już jestem. Tak, już jestem. Niestety alternatywne połączenie, bo coś internet padł. Jeszcze tutaj mamy kolejne pytanie, chyba że chciałby Pan coś do tego ostatniego wcześniej zadać. Ja nie wiem, bo tam namawiałem Państwa do aktywności bardzo mocno. A, to nie słyszeliśmy właśnie. A, to tego nie słyszeliście. To końcówka była taka, że naszą siłą jest właśnie aktywność obywatelska i szczególnie właśnie dziś potrzebujemy młodych ludzi, którzy mocno wierzą w Polskę i co więcej, którzy są mocno zaangażowani w promowanie Polski, bo to jest coś niezwykle ważnego. Znaczy dobry wizerunek Polski jest tak naprawdę ważny dla nas wszystkich, bo on nam pomaga a w codziennym życiu,
ale także w osiąganiu zbiorowych celów, więc warto o tym pamiętać. Stąd głęboka zachęta do tego, żeby zapisywać się do Akademii Dyplomatycznej, czyli tak naprawdę pomyśleć o karierze właśnie w dyplomacji, a jak nie, to tak jak mówiłem, to tak naprawdę każdy z Państwa jest ambasadorem Polski, kontaktując się ze swoimi znajomymi za granicą, czy współpracując z różnymi osobami, to zawsze pamiętajmy, że dobro Rzeczpospolitej jest czymś, co powinno być na pierwszym miejscu. Dobrze, mamy jeszcze jedno tutaj pytanie z transmisji, zadane przez Piotra Prawuckiego. Jak pan ambasador postrzega ubiegłoroczne ćwiczenia wojskowe Wielkiej Brytanii z Białorusią na jej terytorium? Chyba chodzi o Ukrainę, także od razu, bo nie słyszałem o ćwiczeniach na Białorusi brytyjskich żołnierzy, natomiast na Ukrainie rzeczywiście Wielka Brytania rozumie potrzebę wspierania Ukraińców. Mocno trzymamy kciuki właśnie za takie obywatelskie przebudzenie Ukrainy i Ukraina powinna być oczywiście państwem, które Ukraińcy sami powinni decydować o tym, jak rozwija się ich państwo. I tutaj zaangażowanie brytyjskie jak najbardziej wspieramy i cieszymy się z tego faktu. Także tu raczej chodziło o Ukrainę, ale podobnie wspieramy Białoruś. To są państwa, które są dziedzicami Rzeczpospolitej obojga narodów i to nie jest przypadek, że one korzystają właśnie z tych niezwykłych wolnościowych, parlamentarnych tradycji i to staramy się także naszym brytyjskim przyjaciołom uświadamiać, znaczy, że to, że te państwa miały kiedyś tradycje obywatelskie, że miały rozwinięty parlamentaryzm, to ma także znaczenie dzisiaj i że właściwie nie da się zrozumieć tego, co dzieje się na Białorusi dzisiaj, tego, co działo się na Ukrainie, niedawno mieliśmy zresztą rocznicę, bez zrozumienia tej przeszłości i tak, to jest niezwykle, niezwykle ważne. Także jeżeli chodzi o Ukrainę, to tutaj mieliśmy na pewno brytyjskich żołnierzy, jeżeli chodzi o Białoruś, nie było takiej sytuacji. Dobrze, czy jeszcze ktoś tutaj z naszych słuchaczy ma pytanie do pana ambasadora? Nikt się nie zgłasza, także ja chciałam bardzo podziękować za pana udział w naszym spotkaniu i wszystkie osoby zaprosić na inne wydarzenia, które jeszcze będą organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji.